Cześć, tutaj Michał z programu Highscore. Właśnie znajdujemy się w Pobierowie na imprezie Xbox 360 Fan Day. Pogramy tutaj w takie gry jak Forza Motorsport 2, Gears of War, Guitar Hero 2. No to co? Wchodzimy. Skąd pomysł na imprezę Xbox 360 Fun Day? Jak niecały rok temu wprowadziliśmy konsolę do Polski, to powiedzieliśmy, że Polska jest dosyć ważnym krajem, będziemy w Polsce inwestować, a Fun Day to jest oferta dla społeczności Xboxa. Taka społeczność powstaje. My się strasznie cieszymy, że ludzie są zainteresowani Xboxem, także ci, którzy są zainteresowani trochę bardziej. A dla nich jest ta impreza. Mam nadzieję, że się dobrze bawią. Jeśli się sprawdzi koncepcja, za rok pewnie powtórzymy Xbox Fun Day. Będzie jeszcze większy. Mam nadzieję, jeszcze fajniejszy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Liczę na taki efekt kuli. Czyli wystartowaliśmy w tym roku, jest 200 osób. Mniej więcej, tyle się spodziewaliśmy. No i co? Zobaczymy, jak impreza będzie komentowana. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A jak idzie organizacja? Wszystko przebiega prawidłowo? A organizacja przebiega bardzo prawidłowo, ponieważ nad organizacją Xbox Fun Day odpowiada agencja Momentum i pan Kamil Markiewicz. To jest agencja, która jest w ogóle... To jest ciekawe, bo to jest agencja, która w tym roku wygrała konkurs na najlepszą zintegrowaną... Jak to było? Najlepsza zintegrowana kampania. A klientem był Xbox 360, a chodziło o premierę Xboxa 360. Czyli o to, co zrobiliśmy w listopadzie i w grudniu, wprowadzając konsolę do Polski. W tej chwili jest rozgrywany turniej Forza Motorsport. Jak widzę, jest bardzo duże zainteresowanie. Może też zdradźmy, jakie są nagrody, jaka główna jest nagroda, bo jednak jakby nie patrzeć, nagroda jest bardzo atrakcyjna. No tak, niewątpliwie wpłynęła na to, że turniej cieszy się popularnością. Za pierwsze miejsce ufundowaliśmy Legendary Pack Halo 3, który będzie dostępny 26 września, więc ta nagroda będzie wysłana później. A do tego skromny dodatek, czyli Xbox 360 w wersji Elite. Zrobisz ze swoją nagrodą? Chyba sprzedam i dołożę do samochodu. Prawdziwy samochód to jednak jest znacznie lepsza rzecz. Jak widzimy, zwycięzca zgarnął wszystko. No jeszcze lizaczki muszę odebrać, bo dobre są. Dzisiaj prezentujemy tytuły, które są ogólnie dostępne na rynku od jakiegoś czasu, czyli Crackdown, Gears of War, Vive Piñata. Natomiast kluczowym pokazem były dwie premiery, czyli Bioshock, po raz pierwszy pokaz pełnej wersji, oraz Blue Dragon, także która będzie miała swoją premierę za tydzień. We'll be right back.
Flight Studios zdało sobie w pewnym momencie sprawę, że w Polsce jest masa ludzi z potencjałem. Są to osoby, które potrafią coś zrobić konkretne, potrafią zakodować grę, potrafią zrobić grafikę, dźwięk, ale tak naprawdę nie mają siły przebicia, nie wiedzą do kogo się zgłosić, żeby sprzedać swoje pomysły. I my pomożemy im, chcemy im pomóc, myślę, że to osiągniemy. Chcemy im pomóc, żeby to spożytkować komercyjnie. Jeśli znajdziemy ludzi kompetentnych, dostarczymy im profesjonalne narzędzia, devkity i tak dalej, i zaoferujemy im wzięcie udziału w profesjonalnych projektach. W tym celu powołujemy Polskie Stowarzyszenie Twórców Gier Wideo, które ma właśnie na celu zrzeszenie takich ludzi, ale nie chodzi tylko o osoby do tej pory nie mające styczności zawodowo z tworzeniem gier. Chętnie też będziemy współpracować z profesjonalnymi teamami, które mimo wszystko, że coś potrafią, to nie mają siły przebicia na zachód. Skąd przyjechałeś na Fandeja? Z Warszawy. A co ci się tutaj najbardziej podoba? Gears of War. A jakie atrakcje najbardziej przypadły ci do gustu? Jazda na bananie. Czyli w przyszłym roku też wpadacie? Zobaczymy. Chyba? W przyszłym roku też wpadacie? Na pewno. A co ci się najbardziej podoba na Fandeju? Jest świetnie zorganizowany pod względem tego, że Microsoft nie musiał tego robić, a jest wiele darmowych rzeczy, wiele atrakcji, nie mówiąc tylko o samych konsolach i graniu. Czas jest wolny, można robić co się chce. Być party i hostessy. Czy w przyszłym roku też przyjedziesz na Fandeja? Chciałbym. Bardzo, bardzo miło jest. I można ludzi poznać, spojrzeć wreszcie, kto do ciebie strzela i do kogo strzelasz. Możemy liczyć na jakieś nowe zmiany na stronie Xbox.com? Tak, Xbox.com będzie przede wszystkim stroną jeszcze bardziej aktualną. Lokalizować będziemy Xbox.com, praktycznie zaczęliśmy lokalizować Xbox.com 2 razy w tygodniu. Strona będzie bardzo żywa. Chcemy, żeby na Xbox.com znalazło się jeszcze więcej treści adresowanych do rynku polskiego. Będziecie widzieć zmiany na lepsze, wydaje mi się, w perspektywie miesiąca, dwóch, ale chciałem powiedzieć, że już od pewnego czasu zajmujemy się Xbox.com i ta strona już wygląda dużo lepiej niż wyglądała jeszcze 3-4 miesiące temu, a statystyki oglądalności strony tylko potwierdzają. Mamy naprawdę bardzo ładne statystyki, strona się z miesiąca na miesiąc staje bardziej popularna.